wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko i posłanka. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Sporo kontrowersji, sporo dyskusji i różnych dywagacji wywołuje ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Tak się wachowo nazywa, to jest jej pełna nazwa. No chodzi między innymi o, albo przede wszystkim o gabinety dentystyczne w szkołach. Mówią dyrektorzy w ten sposób. Jest decyzja, nie ma pieniędzy albo nie pójdą za tym pieniądze, żebyśmy chociażby wyposażyli te gabinety. No to jak? Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami rzeczywiście wchodzi w życie teraz 12 września. Została uchwalona przez Sejm już kilka miesięcy temu. W czerwcu? Tak, w czerwcu. Ponadto w toku prac braliśmy również pod uwagę opinie środowisk samorządowców, środowisk szkolnych. W ostatnim czasie kuratorzy przekazywali informacje na temat zapisów tej ustawy do wszystkich samorządów, które są organami prowadzącymi szkoły, jak również do dyrektorów szkół, o obowiązkach wynikających z tej ustawy. Przede wszystkim to chciałabym podkreślić, że ta ustawa w sposób taki kompleksowy reguluje kwestie opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku szkolnym. Z dużym naciskiem na profilaktykę, promocję zdrowia pojawia się bardzo dużo problemów zdrowotnych w tej chwili u dzieciaków. Otyłość, brak aktywności, złe żywienie i dlatego ten problem profilaktyki, promocji zdrowia jest bardzo szeroko opisany. Wskazana jest taka koordynująca rola pielęgniarki w tym zakresie współpracy. Czy szkoły dostały pieniądze? Czy samorządy dostały na to pieniądze, tak, pani minister? Chciałabym podkreślić, że pielęgniarka szkolna od kiedy pamiętam, zawsze była finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia i tak też jest. Także szkoła nie musi, ani organ prowadzący szkołę nie musi wydawać żadnych środków. Natomiast musi dokonać pewnego wysiłku organizacyjnego. I wyposażyć gabinet. Kwestia wyposażenia gabinetów po przeprowadzeniu analizy okazało się, że w ponad połowie szkół te gabinety już istnieją. Dwa lata temu z budżetu państwa przeznaczyliśmy 130 milionów złotych na to, aby doposażyć gabinety profilaktyki. Mówię o gabinetach pielęgniarskich w szkole. Skorzystało z tego kilka tysięcy szkół. Doposażyliśmy ponad 9 tysięcy gabinetów profilaktycznych. Te środki zostały przekazane, więc każdy samorząd, który chciał uzyskać dotację, mógł wystąpić z takim wnioskiem. I z naszego terenu również samorządy występowały. Natomiast jeżeli niektórzy samorządowcy nie wystąpili z wnioskiem, w tej chwili mają problem. Są takie sytuacje? Mogą się zdarzyć, przy czym Narodowy Fundusz Zdrowia dopuszcza taką możliwość, że jeżeli nie ma gabinetu pielęgniarskiego w szkole, to pielęgniarka może sprawować tę opiekę na przykład w ośrodku zdrowia, ale to nie jest model idealny, docelowo powinien być taki gabinet w szkole. Druga kwestia, gabinety stomatologiczne. Też słyszę w mediach, że gminy nie mają pieniędzy na gabinety stomatologiczne, że nie mają pieniędzy na opłacenie usług. A to są spore koszty. Oczywiście, w ubiegłym roku z kolei z budżetu państwa przeznaczyliśmy 5 milionów złotych na doposażenie gabinetów stomatologicznych i też samorządy, które chciały utworzyć na terenie swojej szkoły i było uzasadnienie do tworzenia takiego gabinetu, mogły wystąpić. Nawet z naszego terenu występowały samorządy, na przykład gmina Zakliczyn, gdzie uzyskała dofinansowanie, wyposażyła piękny gabinet i w tej chwili przyjmują tam stomatolodzy. Ale opieka stomatologiczna opisana w tej ustawie nie polega tylko na tym, że ma być gabinet w szkole. My proponujemy w ramach tej ustawy trzy warianty opieki, które wymagają takiego wysiłku organizacyjnego. Czyli od jakie, gminy. Pani minister? Pierwsze to gabinet, dostępność do świadczeń stomatologicznych uczniów w gabinecie w szkole, jeżeli nie ma możliwości utworzenia w szkole, organ prowadzący, czyli gmina, powiat, ma obowiązek podpisać umowę z działającym w otoczeniu szkoły gabinetem stomatologicznym, który ma kontrakt z NFZ-em. I w tym porozumieniu ma określić zasady korzystania uczniów z tego gabinetu, gdzie uczniowie powinni mieć priorytet, ułatwiony dostęp i na tej podstawie będą realizowane świadczenia. Przekonana pani minister, że wszystkie szkoły w regionie są do tego przygotowane? W tej chwili prowadzimy analizy. Kuratorzy będą zbierać informacje. Również przez wojewodów będziemy starali się zbierać informacje. Natomiast dzięki chociażby dzisiejszej możliwości przekazania tej informacji chcę jeszcze raz przypomnieć organom prowadzącym szkoły, że mają taki obowiązek, czyli dokonać wysiłku organizacyjnego, a nie finansowego. I powtarzam jeszcze raz, żadna gmina, żaden powiat nie zostaje obciążony żadnymi środkami. Świadczenia udzielane
wykonywane w gabinetach stomatologicznych dla dzieci i młodzieży są finansowane w pełni, w 100% przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mało tego, wycena tych świadczeń jest znacznie wyższa niż świadczenia dla dorosłych. Nie mamy sygnałów, że nie ma chętnych do realizowania tych świadczeń w gabinetach stomatologicznych. Ale jeszcze na koniec chciałabym uzupełnić, że jeżeli nie ma gabinetu w szkole stomatologicznego, nie ma w otoczeniu, bo może się tak zdarzyć, to istnieją dentobusy, które od 2017 roku jeżdżą po naszym kraju. Również w województwie małopolskim jest taki dentobus i wystarczy, żeby wójt, burmistrz, prezydent skontaktował się z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie i ustalił harmonogram pobytu dentobusu w szkole. Ale nie będzie codziennie w szkole, to jasne. Oczywiście, ale istnieje możliwość ustalenia takiego harmonogramu, że ten dentobus będzie na przykład w szkole przez kilka dni, dokona przeglądu świadczeń takich profilaktycznych. Jeżeli będą potrzebne świadczenia naprawcze, to ten dentobus jeszcze raz może przyjechać i te cykle się mogą powtarzać, więc absolutnie nie nakładamy żadnego wysiłku finansowego na samorządy. Wysiłek organizacyjny, który jest obowiązkiem, bo gmina ma obowiązek wpisany w ustawie, również dbanie o ochronę zdrowia dzieci i teoretycznie młodzieży. Teoretycznie, pani minister, wszystko powinno zadziałać od wtorku. I myślę, że zadziała, te głosy takie niepokojące. Myślę, że to są głosy no, takie sporadyczne. Wszystkim nam powinno zależeć na opiece nad dziećmi. W związku z tym wierzę w to, że również samorządy wykażą tutaj maksimum wysiłku, żeby zorganizować tę opiekę tak, jak powinna być zgodnie z ustawą. To już jest przyszły tydzień. Tak, no ja myślę, że to jest kwestia podpisania porozumienia, więc uzgodnienia pewnych zapisów, ewentualnie kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie, ustalenie terminu, więc myślę, że te parę dni wystarczy, a gabinety profilaktyczne w szkołach, w większości szkół są, natomiast jeżeli w którejś szkole nie ma, no to może, być może wójt, burmistrz powinien też pomyśleć o zdrowiu dzieci i wygospodarować teraz środki z własnego budżetu, ponieważ no, skoro nie skorzystał wcześniej. Dzisiaj w szkole podstawowej numer 3 w Tarnowie lekcja o bezpieczeństwie, lekcja z pani udziałem. Co to będzie? No, szanowni państwo, docierają do nas problemy, że zdrowie, znaczy docierają, mamy dane już konkretne, statystyczne, epidemiczne, epidemiologiczne, że stan zdrowia dzieci i młodzieży ulega znacznemu pogorszeniu. Pojawiają się problemy zdrowotne typu otyłość, brak aktywności, złe żywienie i tak dalej, które negatywnie wpływają na zdrowie dzieci. Nie tylko rząd reguluje, czy jakby chce zorganizować lepszą opiekę poprzez regulacje prawne, czyli tworzenie ustawy, ale również podejmujemy konkretne programy i między innymi wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego organizujemy lekcje bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży przebywającej w szpitalach, w szkole, wyposażając ich w trakcie tej lekcji w taką podstawową wiedzę na temat bezpiecznych zachowań, zarówno w ruchu drogowym, bo wiele tego typu zdarzeń jest, które zagrażają życiu i zdrowiu dzieci, ale również chcemy przekazać takie najprostsze informacje dotyczące zdrowego stylu życia. I ta lekcja odbywa się w takich przyjaznych warunkach. Chcemy zachęcić dzieci do dyskusji na ten temat i przy okazji również obdarowywane są pewnymi gadżetami, które też sprawiają, że na przykład dziecko jest bardziej widoczne na drodze. Pani minister, Konfederacja odbierze głosy PiS-owi? Szanowni państwo, no jest okres wyborów. Każda partia, każda organizacja ma prawo występować i wystawiać swoich kandydatów. Również Konfederacja jest zarejestrowanym komitetem wyborczym i myślę, że na pewno pewną grupę swoich osób, które ich popierają, ma. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość jest już formacją działającą od kilkudziesięciu lat, można powiedzieć. Jesteśmy wiarygodni, sprawdzeni. Jak przedstawiamy program, to go w 100% realizujemy. Jesteśmy partią prospołeczną, a z drugiej strony nakierowaną na kultywowanie wartości rodzinnych, chrześcijańskich. Nasz program jest jasny i przejrzysty. Zjednoczona Prawica liczy w okręgu tarnowskim na 7 mandatów. Pani minister, ile dla Koalicji Obywatelskiej? Ile mandatów, o to pytam?
No nie chciałabym tutaj się licytować. Najważniejsze jest to, żebyśmy jako Zjednoczona Prawica uzyskali poparcie państwa, o co zabiegamy i liczymy na to i prosimy państwa, bo chcemy realizować ten program, który jest dobry dla Polski, który poprawiał sytuację naszych rodzin, poprawia sytuację dzieci, młodzieży, seniorów, a z drugiej strony jesteśmy formacją, która skutecznie zadbała o rozwój gospodarczy, skutecznie zadbała o wpływy do budżetu, zlikwidowaliśmy nierówności, zlikwidowaliśmy mafie, które żerowały na naszej gospodarce. I myślę, że ten nasz program, który prezentujemy, a który w sobotę zostanie przedstawiony w Lublinie jeszcze bardziej szczegółowo, będzie programem, który jest najlepszy dla Polski, najlepszy dla Polaków, najlepszy dla naszych rodzin. I wierzę w to, że uda nam się uzyskać większość i o to też proszę państwa, proszę o zaufanie, bo naprawdę chcemy działać po to, aby nasza ojczyzna się dobrze rozwijała, a wszystkim naszym, przede wszystkim w rodzinach, abyśmy byli bezpieczni, spokojni o jutro i nie zaskakiwani różnymi ekscesami ideologicznymi. A ja jednak dopytam, pani minister, dla Koalicji Obywatelskiej w regionie, w okręgu tarnowskim, jeden mandat czy dwa mandaty liczą na dwa? No każdy ma nadzieję i może na tym zakończmy. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko z nami w piątkowy poranek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.